Pani jest jedyną osobą świecką? Tak, wśród tych wszystkich jednostek, którymi zarządza siostra prowincjalna, jestem jedyną osobą świecką i jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Najstarszy mieszkaniec ma... Najstarszy mieszkaniec ma 62 lata. A najmłodszy? A najmłodszy ma rok. Przyjeżdża tutaj ze mną od 3 lat. Gdyby ona się nie zdecydowała wtedy na wsparcie mojego pomysłu, to mnie to na pewno by nie było. Jak wygląda taki cały dzień w tym domu, takiego mieszkańca? Mieszkańcy są zaspokajane ich potrzeby, przede wszystkim bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, zgodnie ze standardem, czyli tak jak wymaga tego od nas ustawa. Całodobowo są świadczone te usługi, ponieważ mieszkańcy tego domu mają niepełnosprawności intelektualne w stopniu umiarkowanym i znacznym, z różnymi sprzężeniami, bo to nie tylko jest niepełnosprawność intelektualna, ale również niepełnosprawność fizyczna bądź sprzężenia psychiczne, wymagają tej całodobowej opieki. W zależności od stopnia niepełnosprawności. Jeżeli są bardziej... Specjaliści, którzy się opiekują? Tak, tak. Specjaliści tutaj są niezbędni, żeby móc w ogóle pracować z tymi dziećmi i tak naprawdę wchodzić w skład zespołu tego domu pracowniczego, no trzeba specjalistom. Czy to w dziedzinie terapeutycznej, opiekuńczej, medycznej. Mamy... Przy tych 73 dzieci mamy 60 pracowników, więc pomimo tego, że ustawodawca gdzieś przewiduje, że wskaźnik zatrudnienia ma być 0,5 pracownika merytorycznego na jedno dziecko, to u nas tak naprawdę to jest 0,7. Bardzo często jesteśmy dla tych dzieci no tylko my, bo nie mają nikogo innego. Dziękuję serdecznie mojemu kochanemu mężowi i synowi, bo są wyrozumiali. Są wyrozumiali, wspierają i sami też przyjeżdżają tutaj ze mną. I pomagają. I pomagają, tak. To żeby to funkcjonowało, to miejsce jak na najwyższym poziomie, to oprócz tego, że wszyscy musimy dawać z siebie 100%, to też potrzebne są fundusze.